Słowo Boże z Objawienia. Wir lesen Gottes Wort aus Offenbarung. Z trzeciego rozdziału. Kapitel 3. Od wiersza 5. Ab Vers 5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówię święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Ich möchte auf einen Ausdruck in Vers 4 zu sprechen kommen. Chciałbym teraz zwrócić uwagę na jedno wyrażenie, które jest zapisane w wierszu 4. Wir lesen etwas von einem Überrest von einigen wenigen. W tym wierszu czytamy o pewnej resztce, o niewielkiej ilości. Aber ich möchte nur etwas sagen zu dem Ausdruck, dass sie ihre Kleider nicht besudelt haben. Ale szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na to wyrażenie, że te osoby nie skalały swoich szat. Das ist für uns ein recht schwerer Ausdruck, ein recht strenger Ausdruck, Kleider besudeln. Dla nas to może być bardzo ostre, twarde wyrażenie, nie skalać szat swoich. Wir hätten ihn vielleicht bei Thyatira erwartet, wo der Herr von Hurerei und Götzendienst spricht. Może byśmy takiego wyrażenia bardziej poszukiwali w tym liście skierowanym do Thyatiry, gdzie jest mowa o przeteczeństwie. Ich will jetzt nicht etwas miteinander vergleichen und sagen, das eine ist schlimmer als das andere. Nie chciałbym jednego z drugim porównywać, mówiąc, że to lub tamto jest gorsze od drugiego. Ich glaube, dass wir uns keinen richtigen Begriff davon machen, wie schlimm Hurerei geistlich und natürlich für den Herrn ist. Myślę, że nie jesteśmy w stanie sobie wyrobić odpowiedniego pojęcia tego, jak strasznym jest grzech wszeteczeństwa duchowego. Und doch beeindruckt es mich, wenn der Herr hier von besudelten Kleidern spricht. A to na mnie wywiera wielkie wrażenie, gdy Pan tutaj mówi o tych skalanych szatach. Wenn wir, ich spreche jetzt einmal mit menschlichen Worten, sagen, sie haben nur etwas gelassen. Sie haben nur den Namen, dass sie leben und sind tot.
a my zauważyć możemy, że tylko tutaj chodzi o coś, co oni zaniedbali, że zachowują się tak, jak gdyby byli umarłymi. Aber wir haben gesehen, wie das entstanden ist, dass sie etwas empfangen hatten und das gelassen haben und sich mit der Welt wieder verbunden haben. Ale my widzimy też i w tym liście, jak to do tego doszło, że oni coś otrzymali, a następnie to zaniechali i połączyli się ze światem. Und der Herr sagt, du hast deine Kleider besudelt. A Bóg nazywa to, że oni skalali szaty swoje. Ich möchte einfach nur unseren Blick dafür schärfen, wie der Herr urteilt und wie wir manchmal urteilen. Chciałbym teraz nasze spojrzenia wyostrzyć na to, w jaki sposób Pan rzeczy ocenia, a w jaki sposób my oceniamy. Sich zu dem Herrn bekennen und ihn nicht haben, besudelt das Kleid. Ci, którzy przyznają się do Pana, a którzy nie mają tych szat skalanych. Und ich mache jetzt mal ganz vorsichtig eine Anwendung. To chciałbym teraz zrobić bardzo ostrożne porównanie. Auch ein Lippenbekenntnis unsererseits, egal was es betrifft. Że nasze wyznanie ust, obojętnie w jakiej to sprawie, dass nur etwas Äußerliches ist und wo das Herz nicht mitgeht, że to jest sprawą zewnętrzną, a serce może być przy tym nieporuszone. Wie mag der Herr das beurteilen? Jakże Pan może taką rzecz też i ocenić?